No to, ale Nowicki to jest mój kochany. On pierwszy raz go do Dachau przywieźli 4 maja w 1940 roku, potem do Sachsenhausen, on miał wtedy 40 lat, a potem go przesłali go drugi raz do Dachau 13 grudnia w 1940 roku, ale tego dnia przywieźli do Dachau 527 kapłanów. I trzeba wiedzieć, że Edyte Stein, w dniu jej kanonizacji została cudownie uzdrowiona córka mojego dyrektora, że ją przywieźli, było zamordowanych 527 katolickich Żydów razem z jej chrześniaczką z Hamburga. I ona, i tego dnia mam świadectwo z Dachau, mocy cudownego medalika. Jak do bloku kapłanów wpadł SS-man, jeden z kapłanów gdzieś w rogu miał cudowny medalik, wyciągnął ten cudowny medalik, rzucił tym cudownym medalikiem, skatował tego kapłana i wyszedł. A drugi ksiądz mówi, a skąd on wiedział? A skąd on wiedział? Nie było żadnego wyzwolenia Dachau, bo tego dnia, co niby wyzwolili Dachau, tego samego dnia Amerykanie zamordowali 560 Niemców wyciągniętych ze szpitala i potem zrobili w Dachau taki sąd nad Niemcami, a potem tego dnia, co proklamowali państwo Izrael, tego samego dnia oni umieścili 2500 kobiet i dzieci w tym obozie i kazali im płacić za czynsz. I był taki ksiądz Lon, Rot się nazywał, który on wywalczył dla nich z krzyżem osiedle 4 lipca 1950 roku i jego zamordowali w 60 roku. A Karmel Christus, ten biskup, który wyświęcił Ratzingera jako papieża, tak, 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 tak.